Hejka, cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik: cieknąca chłodnica w pojeździe Hyundai i40. Może się zdarzyć komukolwiek sytuacja taka, szczególnie w okresie zimowym bądź późno jesiennym, tak jak w tym momencie, to na przykład nie da się tego ukryć, że zacznie wam kapać z chłodnicy. O, tak jak widzicie, tu sobie leży chłodnica, z której gdzieś tam na rogu coś niepokojącego się gdzieś kiedyś wydarzyło. Zaczął wykapywać płyn, aczkolwiek tego płynu nie widać, bo że on wykopywał. Natomiast od pewnego czasu zbiorniczka wyrównawczego zaczęło ubywać płynu. Bardzo niedużo, ale nie da się tego ukryć, że jednak ten płyn zaczął ubywać. W pierwszej opcji było najgorsze przypuszczenie, bo parowały szyby, że kurczę, nagrzewnica wewnątrz pojazdu jest uszkodzona. Natomiast wglądy, przeglądy niestety nie dały nic, żadnego rezultatu. Pod samochodem nie wyglądało na nic zbędnego, czyli coś tam wykapującego pod spodem. Natomiast czas pokazał swoje i wyszło na to, że po pewnym czasie na gorącym silniku zaczynają się pojawiać malutkie kropelki. To jest chłodnica wyjęta już aktualnie, natomiast dzielę się z wami sytuacją taką, bo może się zdarzyć komuś awaria, w której będzie zmuszony zdemontować chłodnicę, no i będzie się rodziło pytanie, co trzeba zrobić, żeby taką chłodnicę wyciągnąć. Więc ja od razu wam w tym momencie powiem, nie ma cudownej metody, chyba że sobie chcecie połamać wszystko. Natomiast żeby zdemontować chłodnicę tak logicznie i bardzo rozsądnie, nie uszkadzając nic, będziecie zmuszeni zdemontować zderzak z pojazdu. Tak jak widzicie, zderzak leży zdemontowany. Trzeba odkręcić pas przedni, czyli ten górny pas, który jest razem z zamkiem. Tylko od razu wam powiem informację taką. Jeżeli odkręcacie pas, no to wiadomo, że śruby są pod zderzakiem, więc dostać się do nich nie da. Te śrubeczki, które tutaj trzymają te tu, dokładnie te dwa otworki duże, to są szósteczki, śrubki na dziesiątki kluczek i one występują od przodu pojazdu. Niestety tych śrubeczek się nie wykręci bez zdemontowania zderzaka, ale chodzi o co innego. Jak będziecie demontowali sobie zamek razem z pasem, to uważajcie i zwracajcie uwagę na linkę, która jest domykająca czy otwierająca przednią maskę. Bardziej otwierająca, bo ona nie domyka, natomiast ona wiadomo, że jest naciągana sprężyną podczas zamykania. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się bardzo często, gęsto tak, że ktoś niefortunnie albo na mocno sobie naciągnie tą linkę i tutaj takie łączenie mamy, oto, które w tym momencie staram się pokazać, oto łączenie linek, najnormalniej w życiu może komuś wyskoczyć, przeskoczyć i tak dalej i zrobi się po prostu malutki akuku problem. Dlatego też zwracajcie uwagę, żeby tą linką za bardzo nie manewrować, nie naciągać jej, bo później zdarzy się wam sytuacja taka, która może się wydarzyć, nie mówię, że się zdarzy, że jak pójdzie coś nie tak, zamontujecie sobie zderzak, zamkniecie maskę i wasza maska się otworzyć nie będzie chciała. Dlatego też przed zamknięciem czy założeniem zderzaka zróbcie sobie taką rzecz, że zamek sobie zareglujcie jakimś śrubokrętem, śrubą, bolcem, czymkolwiek. Następnie otwórzcie ją ponownie bez zamykania klapy, żebyście wiedzieli, że ten zamek wasz prawidłowo działa. To taka informacja, która może się wam przydać i czasem może uratować tyłek. Już pominę kwestię, że trzeba porozpinać wtyczki, kostki i tak dalej. Co oprócz tego? Chłodnica, no jasna sprawa, jeżeli jest pęknięta, czy jest wyciek, no niestety ona się nie kwalifikuje do zrobienia, dlatego że to jest chłodnica aluminiowa, która bardzo często, gęsto jest tak, że ona się utlenia i ona nie musi być wcale uderzona. A gdzieś tam na rancie może puścić. Natomiast jeżeli pęknięcie macie na tym tak zwanym plastiku, to niestety to nie jest plastik, który można sobie tak po prostu zakleić. Dlatego też próby reanimacji takiej chłodnicy, no bardzo często, gęsto kończą się niestety minusem, czyli straconym czasem, bo i tak niestety wycieki się pojawiają.
A w tym pojeździe jest minus bardzo duży taki, że jeżeli pojawi się wam wyciek, o którym nie będziecie wiedzieli, i podczas jazdy zaliczycie jakąś, znaczy może nie podczas jazdy, tylko jadąc zaliczycie jakąś dłuższą trasę, a wasz płyn wykapie sobie z układu, niestety nie dostaniecie żadnej informacji o tym, że waszego płynu ubyło w układzie, i w ten czas może dojść do ugotowania najnormalniej w życiu silnika. Mimo że czujnik temperatury jest monitorowany przez komputer i on informację załączy, czyli informacją załączy wentylatory, no to wierzcie mi, wentylatory niestety na sucho, czyli bez cieczy w chłodnicy, one niestety nic nie wskurają, nic nie zrobią, nic nie schłodzą i tak dalej, i tak dalej. Także już macie odpowiedź, jeżeli będziecie potrzebowali wymienić chłodnicę bądź dostać się do niej, niestety zmuszeni będziecie do odkręcenia zderzaka. Innej po prostu metody cudownej nie ma. Oprócz zdemontowania pasa przedniego, tutaj występują również uchwyty na lampach, które trzeba zdemontować od góry razem z pasem przednim, bo niestety bez zdemontowania ich nie ściągniemy tych uchwytów tutaj na boku, ze względu na to, że one są skręcone do lampy. Dobra, nie będę w tym momencie zatruwał, biorę się za przypasowywanie nowej chłodnicy, drobne składanie, ewentualnie pokażę, jak już będzie wszystko zmontowane, co jak mniej więcej siedzi. Także do zobaczenia, na razie. No i więc tak, lecimy sobie etapami. Chłodnica jest już wrzucona w swoje miejsca. Tam są takie gumy na dole, na których to stoi. Jedna i z drugiej strony jest wrzucone. Chłodnica od klimatyzacji jest już zaczepiona. Natomiast rzecz jest jaka, czasem się może wam przydać taka informacja. Tutaj są takie łapki plastikowe, na których wspiera się chłodnica od klimatyzacji. Czy to jest na górze, czy to jest na dole. To są takie łapeczki plastikowe, które w oryginalnej chłodnicy bardzo ciężko się demontują. Dlatego też, jeżeli macie chłodnicę do zdemontowania, to najnormalniej w życiu urywacie te łapki plastikowe. Jeżeli wiecie, że ona jest do wyrzucenia, to urywacie te łapki plastikowe, po czym chłodnica wam od klimatyzacji spokojnie schodzi. Gazu z klimatyzacji nie trzeba spuszczać, rurki są elastyczne od góry. Także na tych rurkach spokojnie możemy sobie unieść chłodnicę od klimatyzacji do góry. Dobra, jak chłodnica jest już rzucona, biorę się w tym momencie za założenie pasa przedniego, tylko tu zwracajcie uwagę, żeby te gumeczki wam nie wyleciały, bo dokładnie tak. Dobra, zakładam pas, zakładam węże. No, myślę, że węża chyba pierwszego, bo jest w tym momencie do niego dostęp. I biorę się za składanie. Także do zobaczenia później. I spotykamy się już po zamontowaniu zderzaka. Tak jak widzicie, zderzak został już zamontowany, poskładany. Na aktualną chwilę jestem na etapie zalewania płynu przez sitko, bardzo dobre, dwuczęściowe. Zobaczcie, jaka drobniutka siateczka jest. Ile zanieczyszczeń wyłapało. Także płyn praktycznie można użyć po raz kolejny, pod warunkiem dobrego przefiltrowania, więc tutaj się nie martwię, że się nie przefiltruje, bo jest tak drobniutka siateczka, zobaczcie. Jak siteczko z sokowirówki. A siteczko można wyciągnąć. I zobaczcie, zostaje lejek i siteczko. Dostępny w polskim wielkim sklepie. Żółto-niebieskie barwy, ale nie będę mówił, jaki sklep. Ale meblowy. W każdym razie takie coś w promocji udało mi się wyhaczyć. Bardzo superancki lejek, zobaczcie. Spiera się elegancko. Nie wpadnie. Z nierdzewki wykonany, czyli odporny na chemię. No to tak na marginesie. W każdym razie układ mamy zmontowany, złożony. Jeszcze zostały tylko do założenia niektóre klipsy tutaj brakujące, które są na przodzie, ale były niestety poniszczone, więc do wywalenia. I jeszcze jedno, co jest do założenia, to w to miejsce tutaj jest rura do przekręcenia, czyli kierownica powietrza, która podczas jazdy wpuszcza powietrze tam do dolnej części filtra powietrza. Dobra,
Muszę sobie poczekać chwilę, żeby układ się mi ładnie poodpowietrzał i można już będzie go odpalać. Praktycznie rzecz biorąc, myślę, że na tym będzie koniec, bo szkoda nagrywać dalej. W każdym razie, żeby chłodnicę wymienić w takim pojeździe, trzeba zdemontować zderzak, czyli odkręcić wszystkie te mocowania zderzaka, które są pod nadkolami, dwie śruby odkręcić, wkręciki, dół, no wyciągnąć klipsy i to wszystko ładnie schodzi. Dobra, jak filmik się komu przydał, no to liczę na łapeczkę i oczywiście do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!